Marcin Możdżonek w hali, w której w piątek biało-czerwoni zagrają ze Słowenią. Jesteście dwunastką bez Michała Kubiaka. Wszyscy wiemy, czemu jest Mateusz Mika. Czego się spodziewać po Słoweńcach w takim meczu, a przede wszystkim czego się spodziewać po was? Czego się spodziewać po Słoweńcach? Na pewno zagrają trochę lepiej niż we Wrocławiu, ale na pewno nie będzie to znacząca różnica. Na pewno nie na tyle, żeby stanowiło to dla nas jakikolwiek problem. Przyjechaliśmy tutaj, żeby wygrać 3 spotkania i te 3 spotkania po prostu wygramy, nie mamy innego wyjścia. Dziś, Marcinie, jest dokładnie 100 dni do mundialu w Polsce, na który już wszyscy czekamy, a wy pewnie jeszcze bardziej. To są takie liczby, które może nie zawsze są najistotniejsze, ale jest jakiś symbol. Taki zegar tyka już bardzo intensywnie w tym sezonie. Zegar tyka, liczby są symboliczne. My już tę presję odczuwamy. Zaczęliśmy odczuwać dużo wcześniej. Doskonale wiemy i też wyczekujemy mistrzostw świata. Aczkolwiek teraz mamy mecze kwalifikacyjne i na tym się skupiamy. Będziemy się skupiać później na Lidze Światowej, na kolejnych meczach, żeby jak najlepiej się przygotować, między innymi poprzez te mecze do mistrzostw świata.